Kiedy Marcin Najman odpowie na pytanie Jacka, dlaczego mówił, że przez niego Kasiusz wylądował w szpitalu? Ale ja nie mówiłem, że przeze mnie Don Patus wylądował w szpitalu. Nie, no oczywiście, że mówiłeś, to jest filmik przecież na to. Wylądował w Pokaż ten szpitalu. filmik, gdzie ja tak mówię. Koniec cytatu, Pokaż Marcin ten Najman. filmik, gdzie ja tak mówię. Pokaż ten filmik, gdzie ja tak mówię. Lin Majkę. Kiedy Marcin Najman odpowie na pytanie Jacka, dlaczego mówił, że przez niego Kasiusz wylądował w szpitalu? Wzięcie walki w boksie, a nie w MMA, nic do tego nie ma. Ale ja nie mówiłem, że przeze mnie Don Patus wylądował w szpitalu. To jest zwykły Mówiłeś, że jest na to filmik, ale oczywiście, że mówiłeś. farmazony Nie, murecki. no oczywiście, że mówiłeś, to jest filmik przecież na to. Wylądował w szpitalu tylko dlatego, że chcieli skręcić Damianowi Hierczykowi lewą aferę i lewy zarzut mu chcieli postawić. To tylko z tego wynikało, bo tam jemu się oprócz jakiegoś kurwa skręcenia, naciągnięcia nic nie stało. To wszystko farmazon, ale to, że ktoś idzie później, bo przecież Damiana Hierczyka przecież zgłosili do prokuratury, przecież to nie są obce zachowania Murańskiemu, przecież to jest właśnie ten sam typ ludzi, no, który sam ma niecne czyny na swoim sumieniu, za które odsiadywał wyroki w kryminale. Natomiast później właśnie tego typu zagrywki, żeby kogoś pomówić i komuś narobić problemów, pomimo tego, że ktoś jest Konkretnie, że Marcin nie jest. Najman, konkretnie, Ale konkretnie. konkretnie, no kurwa, no mówisz, że pojechał do szpitala przeze mnie, pojechał sobie zrobić lewą kurwa obdukcję i twierdzili, że miał nogę połamaną, co było kłamstwem. Twierdzili, że miał połamaną nogę, co było kłamstwem. A ty go w tym wspierałeś, ty w farmazonie i tyle, no. Tak. Cytuję, w takim razie, cytuję Marcin Najman, cytuję To ty Marcin możesz Najman. kurwa cytować głąb, jak ty nie Marcin Najman czytasz kurwa, wypowiedzi nie do wiesz, co fanów ty czytać nie wiesz, co powiedział ty w ten możesz sposób. cytować? Opowiedział ci Obiecałem to. wam, no ale nie zakrzyczysz mnie, Marcin Najman, nie zakrzyczysz prawdy. Marcin Najman powiedział w ten Ty sposób. prawda? Prawdą jest to, że ci Marcin pomówili Najman kurwa i dwa razy powiedział. siedziałeś i garowałeś. To jest prawda? Marcin To jest Najman. prawda, że twojego syna trzymali za ręce i mu dosypywali środki do gardła? To jest prawda? Ty pierdolony farmazonie, kiedy ty się obudzisz, kurwa? Przecież ludzie to Marcin już mają Najman. taką bekę z tego, że to się w głowie nie mieści. No. Ale jak on się nie, jak się sprawa niebezpiecznie zbliża do jakiejś prawdy, to on strasznie Ale eksploduje. jaka kurwa prawda? No jaka prawda? Że Otóż kurwa, cytuję. że jesteś współpracownikiem policji? Jak to, że to jest prawda? Cytuję Marcin Najman, co powiedziałeś po tym, jak Kasiusz wylądował w szpitalu. Powiedziałeś tak. Obiecał do swoich fanów. Nagrałeś filmik, powiedziałeś. Obiecałem wam, że Kasiusz po walce ze mną wyląduje w Pokaż ci cytat. szpitalu Pokaż ten i filmik. wylądował w Pokaż ten szpitalu. filmik, gdzie ja tak mówię. Koniec cytatu, Pokaż Marcin ten filmik, gdzie ja tak mówię. Pokaż ten filmik, gdzie ja tak mówię. Najman. Kilka takich kuriozalnych sytuacji, jak również to, że koniec końców to jednak Rzeczyński wrócił karetką po walce. No ale to.